27 listopada o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z doktorem Piotrem Bichnerem. Prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witamy w naszym studio pana Piotra Büchnera. Pan Piotr Büchner znany jest warszawiakom jako założyciel, twórca Fundacji Büchnera, ten człowiek, który prowadzi aptekę, wielką firmę przy Alei Róż, przy Alejach Ujazdowskich. Znany jest jako biznesmen, znany jest jako mecenas sztuki, znany jest jako farmaceuta, pochodzi ze starej warszawskiej farmaceutycznej rodziny. Jest absolwentem liceum Batorego, skończył je w roku 61, a potem wyjechał. Dlaczego? Myślę, że po prostu dlatego, że wtedy musiałem pójść śladem rodziców, bo jeszcze nie byłem samodzielny i nie podejmowałem decyzji sam. Ponieważ wyjazd za granicę był dla każdego z nas pewnego rodzaju atrakcją, perspektywa pozostania roku, dwóch czy trzech poza granicami kraju, nauczenia się języka, poznania innych ludzi była na pewno atrakcyjna. 20 79 11 20 57 53, pod tymi numerami możecie Państwo do nas dzwonić i od pana doktora Piotra Büchnera dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby wyjechać, jak to zrobić, żeby wrócić do kraju z pieniędzmi. No właśnie, jak to zrobić, żeby wrócić do kraju z pieniędzmi? Czy w Polsce można się dorobić? Ja myślę, że my wszyscy nadzwyczaj demonizujemy ten problem. Wrócić do kraju z pieniędzmi, zrobić pieniądze w Polsce, to są oczywiście podstawowe pytania, które wszystkich nurtują, ale generalnie rzecz biorąc to zarabianie pieniędzy trochę inaczej wygląda. Myślę, że niezależnie od tego, co się robi, pieniądze się zarabia wtedy, jeżeli to, co się robi, robi się dobrze, bez względu na to, czy jest się lekarzem, farmaceutą, biznesmenem, czy kuśnierzem. Ja znam bardzo wielu kuśnierzy, którzy zarabiali znacznie więcej niż lekarze i vice versa. I odpowiadając panu na pana pytanie, muszę powiedzieć, że wątpię, żeby były recepty patentowe. Myślę, że recepta składa się z pewnych elementów szczęścia, przypadku, ale chyba z najwięcej udziału w tym wszystkim ma jednak praca. Praca i jeszcze raz praca. Przyjechał pan ze Szwajcarii, która słynie jako to miejsce, gdzie praca profituje, jako miejsce banków, i zdecydował się pan wrócić do Polski. Czy to znaczy, że w Polsce panu przynajmniej interesy wychodzą równie dobrze, a może lepiej niż w Szwajcarii? Po pierwsze, myślę, że musimy zawsze odnieść się do czasu. Ja zdecydowałem się z powrotem, jak to się mówi, zacząć działać w Polsce od zera pod koniec lat 70. 77, 78 były decyzje, 79 już była akcja. Jak spojrzymy na to, 79 rok, no to jest dość dawno temu. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, że był to okres powstawania pierwszych firm polonijnych. Wszyscy wyobrażaliśmy sobie, że będzie to właśnie już ten mini kapitalizm pod auspicjami socjalizmu mimo wszystko, ale już funkcjonujący. No i chyba udowodniliśmy, że to się udało, no, większości z nas. Natomiast nikt wtedy chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, czy to wyjdzie i jak dalece. Natomiast każdy z nas wiedział, że na pewno w Polsce będzie miał to, co jest własną ojczyzną, będzie miał również na pewno lepszy respons niż wszędzie na świecie, bo po prostu rozpoczynając działalność gospodarczą w kraju, którym, co by nie powiedzieć, nie wszystko jeszcze zostało zrobione, jak w Szwajcarii, Niemczech czy gdzie indziej, mieliśmy nieporównywalnie większe szanse, żeby się sprawdzić. Mieliśmy szansę. Pan wprowadzał, z tego co wiem, lekarstwo, które nazywa się Solkoseryl. Powiedzmy konkretnie, co to jest ten Solkoseryl? Na czym polega Państwa działalność? Różne lekarstwa oczywiście wprowadzałem, ale Solkoserylem akurat się jakoś tam związałem, poczynając od, powiedzmy, prostej działalności handlowej
importowej do tego kraju. Przeszedłem do tego, że w końcu fabryka Solcocerulu stoi w tym kraju, odpowiadająca wszystkim normom międzynarodowym, produkuje i sprzedaje. I wydaje mi się, że tu na pewno w jakimś sensie było to dla mnie zadowolenie, że od normalnego, przeciętnego tam sobie importera stałem się również i producentem, i eksporterem. W Warszawie działa apteka Büchnera, jest pan wydawcą Informatora Leków. Niech pan nam powie, czy przyszłością medycyny współczesnej jest farmakologia, czy może coraz popularniejsze środki homeopatyczne? Proszę pana, to jest temat morza. My przeżywamy go tak, jak przeżywały wszystkie kraje na świecie. Ja myślę, że jak przypomnę sobie lata 60., 70. w Szwajcarii, to też wszyscy się zastanawiali nad tym, czy odejść od syntezy i leczyć się ziołami. Myślę, że nikomu to na złe nie wyszło, co nie znaczy, że można się obyć bez syntezy. Bardzo dużo tutaj istnieje konfliktów. Ostatnio zablokowano wejście na teren Polski w Herbalife'u. Podobno była to akcja biznesowa, podobno Herbalife nie spełnia polskich norm. Czy może pan skomentować tę sprawę? Proszę pana, wydaje mi się, i tu chyba trzeba to podkreślić, że Polska ma nadzwyczaj skuteczny i nadzwyczaj nowoczesny system rejestracyjny, wbrew pozorom. Powiem więcej, że Polska opiera swój system dzisiejszy na wieloletnich tradycjach i chciałbym tu wszystkim powiedzieć, że polska farmakopeja już przed II wojną światową zalicza się do najbardziej postępowych farmakopei na świecie, co oznacza, że Polska, co by nie mówić o przemyśle farmaceutycznym i późniejszych latach 40., 50., 60. odbudowy, no może być zaliczana do jakiejś ścisłej czołówki, oczywiście, że nie miała kapitałowych możliwości Szwajcarii czy też Niemiec. Ale jeżeli na przykład spojrzymy na naszego, jak to się mówi, wschodniego ex-brata, a myślę, że ten brat w dalszym ciągu będzie nami zainteresowany, no to jednak możemy powiedzieć, że Polska była chyba największym eksporterem obok Węgier leków do Związku Radzieckiego, a dzisiaj jest w dalszym ciągu. Funkcjonuje opinia, że lekarstwa zachodnie mają w sobie dużo więcej środków odurzających i przez to czasami zdają się zwodniczo błogosławione. Czy może pan potwierdzić tę opinię? Nie, proszę pana, to jest w ogóle, myślę, że jakieś nieporozumienie zupełne. Nie ma możliwości zarejestrowania dzisiaj bez specjalnej kontroli w jakimkolwiek państwie zorganizowanym, a już szczególnie centralnoeuropejskim, środków odurzających tak sobie. Co pan sądzi o środkach antykoncepcyjnych? Czy dla kobiet lepsze są środki mechaniczne, czy farmakologiczne, czy może pańskim zdaniem nie należy używać żadnych? Proszę pana, myślę, że musimy tu rozdzielić dwie płaszczyzny. Płaszczyznę, powiedziałbym, medyczno-etyczną i oczywiście religijną. Ja nie chciałbym być tutaj uniwersalistą i zabierać się za rozwiązywanie problemów, no, które chyba mnie jednak w tym wypadku przerastają. Ja mogę jedynie powiedzieć, że według mojej oceny wszystkie środki koncepcyjne są potrzebne. Lekarz i pacjent powinien decydować o tym, czy je stosować, które i kiedy. 20 79 11 20 57 53. Czy mamy pierwszy telefon? Proszę mówić. Dzień dobry. Pytanie. Kiedy pan Büchner skończył studia farmaceutyczne? Jakie dyplomy farmaceutyczne upoważniające do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Polski pan Büchner uzyskał? Czy pan Büchner może odpowiedzieć na to pytanie? Tak, oczywiście. Pan Büchner nie skończył studiów farmaceutycznych, tylko chemiczne. I pan Büchner nie wykonuje zawodu farmaceuty, bowiem apteka jest, właścicielem apteki jest Fundacja Büchnera i kierownictwo nad apteką sprawują uprawnieni farmaceuci aprobowani w Polsce. Zrobiliśmy z pana Büchnera farmaceutę i właściciela aptek, to rzeczywiście główny... Przepraszam bardzo, ja tego nie powiedziałem, panie redaktorze, więc myślę, że zapytanie również nie znam mojego rozmówcy, ale było zresztą nadzwyczaj uzasadnione i bardzo chętnie prostuję. Natomiast mogę jedynie dodać, że faktycznie pochodzę z rodziny farmaceutycznej
I na dziś w naszej generacji mam jeszcze dwóch braci, z których jeden średni jest lekarzem, profesorem medycyny w Bazylei, natomiast najmłodszy faktycznie jest farmaceutą, natomiast też nieaprobowanym w Polsce, bo jest aprobowanym w Szwajcarii. Jak powiedziałem, zrobiliśmy z pana tutaj aptekarza. Apteka to tylko jedna z wielu działalności Fundacji Büchnera. Przypomnę, to Split, wydawnictwa książkowe i prasowe, Max, ochrona mienia i osób, Iwako, usługi przedstawicielskie, Pol Swiss Art, handel dziełami sztuki, leasing i doradztwo finansowe, Cliff, Swiss Trading, obrót hurtowy, środkami ochrony zdrowia. Przypominam, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy, ale rozmawiamy w dużej mierze również z fundatorem sztuki, z mecenasem, jak pana przedstawiłem. I stąd moje pytanie, już zmieniając trochę zakres tematyczny. Czy uważa pan, że prywatny mecenat w naszym kraju może być realną alternatywą dla ochrony sztuki, kultury przez państwo czy samorząd? Ja myślę, że mecenat musi być alternatywą, natomiast nie jest to alternatywa uniwersalna. Mecenat prywatny nie zdejmie obowiązku mecenatu państwowego. Myślę, że wiele krajów próbowało rozwiązać ten problem. Jest to problem nam wszystkim nadzwyczaj bliski. W końcu nikt z nas nie chciałby, żeby kultura była albo zapomniana, albo zaniedbana. Natomiast moja ocena jest taka, że mecenat prywatny powinien być mecenatem dopełniającym. Czy Fundacja Büchnera działa w tej chwili dlatego, że ma pan jakąś nadzwyczajną własną potrzebę zajmowania się kulturą, czy działa po prostu pragmatycznie, służy panu do zdejmowania pewnej nadwyżki podatkowej i czy ten cel jest gdzieś w gruncie finansowym? Wie pan, ta nadwyżka podatkowa, na ten temat się bardzo dużo mówi, jest nadzwyczaj prozaiczna w Polsce, to znaczy 10% zysku to są kwoty wszędzie na świecie wywołujące co najmniej, delikatnie mówiąc, uśmieszek. Także... A ile na świecie, o tym się rzeczywiście dużo mówi, ile na świecie zwykle można odpisać na kulturę i mieć to zdjęte z podatku? Tyle, ile się chce. Czyli do 100%? No powiedzmy do 100, to nie chciałbym operować 100%, natomiast wielokrotność tego, co u nas. Wrócimy do tematu. Widzę, że ktoś się do nas dodzwonił. Proszę bardzo. Dzień dobry. Panie Piotrze, kłania się Fundacja Tarkowskich i w herbu klamry Fundacja Uśmiech Dziecka. Chcieliśmy się zapytać, czy pan by mógł z nami współpracować w uprawieniu gwiazdki dla dzieci z najuboższych rodzin Warszawy i domów dziecka i z dożywianiu dzieci w śródmieścia. Proszę pani, ja czynię tego rodzaju akcje na bieżąco. Oczywiście ile podobnych pomocy czy też współpracy moja fundacja jest w stanie obsłużyć, zawsze zależy od jej statusu finansowego, a ten oczywiście się zmienia z miesiąca i tygodnia na tydzień. Ale jestem gotów, proszę pani, podjąć na ten temat każdą rozmowę. Mówiliśmy o tym procencie odpisu. Wiadomo, że istnieje w Polsce jedna tylko fundacja. Jest to Fundacja Kultury prowadzona przez panią byłą minister, panią Izabelę Cywińską, która ma owe 100% odpisu od podstawy opodatkowania. Czy usytuowanie tej fundacji na tle innych fundacji kulturalnych uważa pan za prawidłowe? Proszę pana, ja nie chciałbym w żaden sposób ustosunkowywać się do fundacji, które powstały z określonymi, na pewno bardzo potrzebnymi celami. Szczerze muszę powiedzieć, że nie znam precyzyjnie, jakie były zamierzenia od utworzenia tej fundacji. Natomiast śmiem twierdzić, że działanie pani Cywińskiej i fundacji, którą kieruję, jest nie tylko potrzebne, ale nadzwyczaj cenne. I myślę, że jest przykładem dla nas wszystkich. I teraz pomówmy o kwotach. Pani Cywińska, co sprawdziłem, przekazała w ciągu... Pani Cywińska, Fundacja Pani Cywińskiej przekazała na promocję w ciągu tego roku około 30 miliardów złotych. Powiedzmy, Śródmieście, dzielnica Śródmieście przekazuje kilka miliardów złotych na kulturę w ciągu roku. W przyszłym zamierza wydać kilkanaście. Fundacja Büchnera natomiast pomiędzy 800 milionów na początku, zamiary są na miliard z kawałkiem. 1,8 miliarda w roku nadchodzącym. Do jakiej kwoty jest pan w stanie dojść w sponsorowaniu tego typu spraw
z którymi między innymi do nas przed chwileczką zadzwoniono. Proszę pana, ja muszę powiedzieć, że chciałbym tu uzupełnić. My ze względów czysto, powiedziałbym, organizacyjnych nie ujawniamy wysokości sponsoratów. Te sponsoraty, które pan, informacje, które pan uzyskał, są tylko częścią sponsoratów, które czynimy, dlatego że nie wszystkie robi fundacja, również wiele wykonują przedsiębiorstwa bezpośrednio, bo jest to w końcu czasami forma nawet prostsza. Natomiast celem moim, trzeba pamiętać, że moja fundacja jest fundacją nadzwyczaj młodą, bo co to jest za czas, powiedzmy, 3 lat dla działania fundacji. Natomiast na pewno dziś już jesteśmy w stanie podejmować poważniejsze tematy. Powiem więcej, że ja dotychczas odmawiałem stanowczo przyjmowania jakichkolwiek środków obcych. Rozumiem. 20 79 11, 20 57 53, kolejny telewidz na linii. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać pana Piotra Wichnera, jak bardzo w jego działalności przeszkadza mu niestabilna sytuacja polityczna w kraju i gospodarcza, bo jednak cały czas jest to jakaś tam huśtawka i zmieniające się przepisy, a szczególnie przepisy podatkowe. Jak bardzo przeszkadza to panu w pańskiej działalności? Proszę pani, myślę, że nam wszystkim przeszkadza, mnie, fundacji również. Z tym, że chciałbym dodać od siebie, że no, jak przysłowie mówi, nie od razu Kraków zbudowano i sądzę, że ten okres rozwoju ostatnich 3 lat naszego kraju jest już tak nadzwyczajną rewolucją i boję się tylko, żebyśmy mogli utrzymać takie tempo rozwoju i wzrostu, jakie dotychczas mamy. Zwróćmy uwagę, że przyrost 4%, który uzyskaliśmy w Polsce, jest no dzisiaj bardzo rzadki w całej Europie. Ja doprecyzuję może to pytanie, ponieważ od 79 roku prowadzi pan interesy. Czy łatwiej było za ministra Wilczka, ministra Balcerowicza, czy teraz za ministra Borowczyka? Myślę, że nigdy nie było łatwo i nigdy nie będzie łatwo. Wątpię zresztą, żeby gdziekolwiek na świecie było łatwo. Natomiast jeżeli pan mówi, czy łatwiej, czy trudniej, to nie mogę jeszcze powiedzieć nic o obecnym ministrze. Podobno oczekuje nas wiele niespodzianek, dodatkowych obciążeń. No ale również myślę, że państwo, żeby utrzymało się na tym poziomie, na którym jest tej dynamiki rozwoju, musi skąd te środki czerpać. I wszyscy jesteśmy jakoś do tego zobowiązani, żeby ze swojej strony przysporzyć się do tego, żeby państwo sobie w końcu finansowo dawało radę. Państwo macie głos, kolejny telefon. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja na temat Herbalife'u niestety, jeszcze raz, bo pan mówił pięknie, dużo, ale nie konkretnie, nie było żadnej odpowiedzi. Czy na Zachodzie jest znana dystrybucja taka jak w Polsce i czy w ogóle jest znany ten produkt? Proszę pani, ja nie chcę się na temat Herbalife'u wypowiadać, bowiem po pierwsze, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, poza tym nie znam powodów, jakie powiedzmy wprowadziły takie czy inne restrykcje dotyczące tego preparatu. W końcu ludzie, którzy się tym zajmują, czynią to nadzwyczaj profesjonalnie i wątpię, żeby tutaj tylko i wyłącznie normalna konkurencja mogła być powodem do tego, żeby na przykład zablokować taki czy inny preparat. Nie będziemy pana chyba dłużej na ten temat męczyli. Zapytam, wracając do sztuki, stara się pan wspierać pewne działania kulturalne. Czy w tym opiera się pan wyłącznie na własnym guście, czy korzysta pan tutaj z fachowego doradztwa? Myślę, że mój gust to byłoby za mało. W końcu ja jestem zbyt subiektywny. Na pewno chciałbym w jakimś sensie mieć wpływ na
to, co będzie robione i w jaki sposób, ale oczywiście opieram się na doradztwie i to fachowym. A w związku z tym, sponsorów w Polsce chyba niezbyt wielu, ale paru można wymienić, czy pana Fibaka, czy hrabiego Porczyńskiego, czy panią Piasecką-Johnson, czy sponsorzy wszystkich krajów łączycie się i porozumiewacie, co sądzi pan o działalności swoich wybitnych kolegów? Ja myślę, że chyba wszyscy powinniśmy być wdzięczni za to, że zdecydowali się na takie kroki, natomiast no niestety sponsora życie nie jest najłatwiejszym, bowiem jak może nie wszyscy o tym wiedzą, że tak naprawdę w momencie, kiedy się cokolwiek daruje, to zawsze z drugiej strony pierwsze zapytanie jest, dlaczego ten człowiek w ogóle cokolwiek darował? Jaki on ma w tym interes, żeby darować? No właśnie, a jaki ma interes? Co pan z tego ma? Ja myślę, że satysfakcję. No właśnie, a o jaką satysfakcję dla pana jest miernikiem satysfakcji? Czy, nie wiem, nieśmiertelność, pieniądze do zarobienia czy do odłożenia, nazwisko wyryte na frontonie budynku? Myślę, że wszystko po trochu. Natomiast no nieśmiertelność to trudno mi o czymś takim mówić. Myślę, że może pani Barbara Johnson-Piasecka ze względu na chociażby rozmiary jej sponsoratu będzie mogła sobie na to pozwolić. Natomiast ja wątpię, żebym kiedykolwiek osiągnął ten poziom. A czym w takim razie ma być Büchner Center przy Muzeum Narodowym? Proszę pana, to jest zupełnie innego rodzaju przedsięwzięcie, dlatego że to jest przedsięwzięcie, które jest na pograniczu kultury i przedsięwzięcia gospodarczego. Gdybyśmy mówili tylko i wyłącznie o kulturze, to już dawno by to przedsięwzięcie funkcjonowało. To powiedzmy dwa zdania, czym to ma być. To miało być od początku założeniem, żeby w pewnym sensie zagospodarować tą część, powiedziałbym, wspólną w muzeum. Czyli hol, niewykorzystaną dotychczas, a istniejącą kawiarnię czy też restaurację, jak i również zagospodarowanie kina. Natomiast rachunek ekonomiczny na dzisiaj jest no niestety tak niekorzystny, że wiemy, że trzeba by było do tego przedsięwzięcia na dziś od razu bardzo wiele dołożyć, ale to jest akurat najmniejszy problem. Największym problemem jest, ile trzeba dołożyć później, kiedy już ta inwestycja została sfinalizowana i ile trzeba dokładać do kosztów operacyjnych przedsięwzięcia. I my w gruncie rzeczy od roku szukamy partnera takiego, który byłby w stanie wspólnie z nami się zmierzyć z tym tematem. Bo rozpoczęcie czegoś, co później by nie mogło być doprowadzone do jakiegoś określonego, powiedziałbym, poziomu takiego, jak my sobie to wyobrażamy, byłoby nonsens. No cóż, może dzięki naszej dzisiejszej rozmowie jakiś partner się znajdzie, może ktoś nas słyszy. Tymczasem ktoś się dodzwonił. Proszę, oddaję głos. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałem, że u pana w fabrykach farmaceutycznych fabryki słyną z czystości, sterylnej czystości. Tam pracują, z tego co też słyszałem, że szwajcarskie urządzenia. Co pan sądzi o tym, że wykorzystanie leków, które pan produkuje później w szpitalach, których jest nie zawsze tak, jak powinno być, czy nie należy najpierw nałożyć nacisk na czystość w szpitalach, w leczeniu, a później dopiero skutki tego usuwać przy pomocy leków pana? No, zgadzam się z panem, że oczywiście lepiej byłoby najpierw poprawić stan dróg w naszym kraju, a dopiero później pozwolić na sprzedaż samochodów. No, ale zdaje pan sobie sprawę, że jest to dość trudne. Ja zgadzam się w pełni, że powinniśmy dbać oczywiście o każdy odcinek, nie tylko produkcji leku, ale później jego stosowania i oczywiście warunków, w jakim go stosujemy. No, ale wątpię, czy istnieje kraj na świecie, który jest w stanie wszystko wykonać w krótkim czasie, takim, który my uważamy za, powiedzmy, adekwatny do wielkości czy też wymiaru problemu. Spójrzmy na ten kraj. Przyleciał pan prosto na nasz program z zagranicy. Jak ocenia pan sytuację materialną dzisiejszych Polaków? Czy relatywnie do roku, do 5 lat temu, powodzi się Polakom gorzej, pańskim zdaniem, średniemu Polakowi lepiej, czy może tak samo? Jak wyglądamy na tle Europejczyków? Jest to bardzo trudny temat, proszę pana, dlatego że musimy natychmiast mówić o statystyce. Wiemy, że statystyka jest nadzwyczaj ciężką materią, natomiast chyba ja nie muszę mówić na ten temat, bo wszyscy
widzimy chyba, czy przeciętnemu Polakowi powodzi się lepiej, czy też gorzej. Również musimy sobie zadać pytanie takie, czy Polak żyje lepiej, czy gorzej niż żył 3 czy 4 lata temu. Według mojej oceny przeciętny Polak żyje nieporównywalnie lepiej. Uważam również, że Polak, który zawsze był Europejczykiem w sensie ducha... Ale ja spytam konkretnie, tak. Czy dzisiaj podobno średni Polak dzisiaj zarabia 2-3 miliony złotych. Podobno średni Polak 11 lat temu zarabiał te 3 tysiące złotych. Czy za te 3 miliony chleba, mąki, masła, wędliny można kupić tyle samo, co kilkanaście lat temu? Proszę pana, nie mam w tej chwili porównawczego koszyka przed sobą i dlatego nie chciałbym odpowiedzieć na ten temat, bo będzie to wróżenie z fusów. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o środki żywnościowe, jak i również o wszystkie produkty, powiedziałbym, codziennej potrzeby, ale z sektora technicznego, wydaje mi się, że przeciętna rodzina jest dziś lepiej wyposażona niż była 10 czy więcej lat temu. Prowadzi pan interesy w Polsce i na Zachodzie. Czy to prawda, że w Polsce mamy tak bardzo niedobre prawo? Jak ocenia pan w związku z tym szansę pozyskania zachodniego kapitału? Czy zachodnim kapitalistom opłaca się tu wchodzić? To nie ma tylko do czynienia z prawem. To jest przede wszystkim stworzenie określonych warunków stabilizacji według wzorów zachodnich. I myślę, że ta stabilizacja wiąże się nie tylko ze stabilizacją pieniądza jako takiego, z jego wymienialnością, ale również ze stabilizacją oczywiście przepisów. I muszę powiedzieć, że nie możemy mówić, że mamy złe prawo. Możemy tylko powiedzieć, że mamy prawo dość zmienne. Ostatnie pytanie. Dzień dobry. Wracam znów do kultury. Parę dni temu widziałem pana jako wiceprezesa Międzynarodowej Fundacji Chopinowskiej. Sięga pan zawsze po top, widzę, w temacie polskiej kultury. Co o Chopinie, pan? Proszę pana, ja byłem tam zaproszony z okazji wielkiej imprezy sponsorskiej przedsiębiorstwa wszystkim nam dobrze znanego, mianowicie fabryki Wedla. I wiemy o tym, że jest to w pewnego rodzaju współpraca między Fundacją Chopinowską a tą znaną firmą, która zdecydowała się sponsorować nie tylko fundację, ale i towarzystwo. I myślę, że ten akt ze strony jednej z najbardziej chwalebnych przedsiębiorstw, prawda, przedtem państwowych, dziś prywatnych, powinien być zachętą dla innych. Ostatnie moje pytanie. Jako człowiek niebiedny ma pan pewną niezależność w tym kraju. Czy jako człowiek niezależny myśli pan czasem o tym, żeby wziąć się do polityki? Nie, proszę pana. Ja polityką się nie zajmowałem i nie będę się zajmował. Ja się zajmuję taką mini polityką. Oczywiście w moim własnym zakresie, a to jest ta mini polityka, którą reprezentuje moja fundacja, także ona z tą prawdziwą polityką nic nie ma wspólnego. A więc tyleśmy się dowiedzieli. Mini polityka w wykonaniu pana Piotra Büchnera to konkretne działanie. Bardzo dziękuję panu doktorowi za przyjście do naszego studia. Dziękuję państwom, którzy do nas dzwonili. Dziękuję ci, Jarku. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień naszym gościem będzie Jacek Kaczmarski, poeta, śpiewak i dziennikarz.